witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, zarówno tych starych, wiernych moich subskrybentów, pozdrawiam serdecznie, jak i tych nowych, którzy dopiero doszli. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie specjalny, ja dostałam paczkę w końcu z Diora i mam kilka nowości, więc koniecznie zostańcie i zobaczcie, co mam do powiedzenia. Właśnie tak jak wspomniałam, intro specjalne. Słuchajcie, jest piękna pora roku. Wszystkie marki prześcigają się, słuchajcie, jeśli chodzi o wypuszczanie takich specjalnych edycji tutaj, słuchajcie, na lato. I te edycje są oczywiście bardzo rześkie, bardzo specyficznie, jakby umiejscowiają właśnie te główne natchnienia tutaj na, a to na Krecie, a to na, przepraszam, na francuskiej Rivierze, a to właśnie gdzieś w ciepłych krajach. I dzisiejsza odsłona będzie właśnie taka, słuchajcie, ja w końcu kupiłam zapach specjalnej serii do Christiana Diora, który jest dostępny tylko w butikach. Ja w związku z tym, że pokazywałam Wam ten wykwintne perfumy z butiku Chanel, serdecznie Was zapraszam, jeżeli jeszcze nie oglądaliście odcinka, to dzisiejsza odsłona będzie właśnie diorowska. Ja już zrobiłam, słuchajcie, sobie unboxing w takim pięknym pudełeczku z takimi emblematami tu Christiana Diora. Dostałam pudełko, one były tak jakby zalakowane specjalnym takim stemplem. Słuchajcie, aż przykro było mi otworzyć. Pięknie zapakowany właśnie w takim cudownym papierze. Ja dostałam oprócz tego jeszcze niespodziankę, dostałam tu piękną kosmetyczkę Diora, zaraz Wam pokażę. No i słuchajcie, właśnie tak pięknie opakowana, z takim pięknym opakowaniem dostałam właśnie te perfumy, o których dzisiaj będzie mowa, łącznie tutaj z różnościami, więc mogę też sobie, słuchajcie, w końcu poznać ten zapach. Ja go wąchałam jakiś czas temu. No. Właśnie tutaj ten różowy Diora, Rose and Rose. Rose and Roses, przepraszam. Także go sobie spokojnie też poznam. No i dostałam tutaj miniaturkę, słuchajcie, maskary, też podkład, który chciałam. I słuchajcie, cóż jeszcze? A, to jest taki piękny błyszczyk, też z nowej kolekcji. No i tutaj, słuchajcie, próbkę perfum, ten Eden Rock, bo o nim będzie dzisiaj mowa, w takim pięknym pudełeczku. I słuchajcie, bardzo fajna jest taka poduszeczka w środku, jaka cudowna, na której te perfumy właśnie się znalazły. No i słuchajcie, czy ja Wam mogę o tych perfumach Eden Rock. Tak jak powiedziałam, ja kupiłam specjalnie te, miałam ochotę na te kawowe, bo cena jest, słuchajcie, zawrotna. Za 40 ml, którą zaraz Wam pokażę, zapłaciłam 99 funtów. Jest to dużo, mam ochotę na Gris Diora i jeszcze jednej Lucky, specjalną edycję Lucky, ale one kosztują najmniejsza tutaj pojemność chyba jest 125 ml. Jak dobrze pamiętam, kosztuje 220 funtów, to jest bardzo dużo, więc muszę iść osobiście powąchać te perfumy, bo mimo że oni robią coś takiego, że zanim możesz odesłać te perfumy jeszcze, jeśli nie jesteś zadowolona i dają taką właśnie piękną próbeczkę, którą możecie się oswoić z perfumami, dopiero po jakimś czasie zostawić te perfumy albo odesłać, to mimo wszystko wolę akurat z tych edycji takich limitowanych, one nie są limitowane, ale w takich pudełkach limitowanych oni tego nie robią, więc muszę iść do Diora, do butiku. I słuchajcie, tutaj komentując o Eden Rock, czyli tym pięknym zapachu, który jest typowo letni i przyciąga nasze zmysły i jakby mamy przed oczami coś takiego, że jesteśmy właśnie na tej zmysłowej wyspie otoczony palmami albo drzewami, jak tu u Diora, drzewami sosnowymi. Słuchajcie, to ten zapach powstał właśnie, to jest typowo nowy 2021. Ja czekałam na kolejną dostawę, bo pierwsza była wykupiona. Słuchajcie, tutaj są nuty takie cytrusowe, mineralne. Też jest taki posmak, słuchajcie, tej soli z morza. Czasem właśnie jak się kąpiecie, to macie taki posmak tej soli nawet z Bałtyku. Słuchajcie, są tutaj nuty jaśminowe, oczywiście jest kokonat i ja go czuję, więc tutaj trochę ten brąz godes mi gdzieś tu przebija. I jest też sosna i lamdanum, słuchajcie. I te nuty olfaktoryczne, słuchajcie, ewokują właśnie coś takiego, że
jesteście właśnie nad oceanem czy nad morzem, czujecie ten posmak soli, jednocześnie piękno przyrody gdzieś obok i tą atmosferę właśnie smarowania się olejkiem i tą atmosferę tej kąpieli wodnej i od razu kąpieli słonecznej. Bo właśnie tutaj taka była inspiracja. Buteleczki są dostępne, słuchajcie, 40, 125 ml i 200. I tak sobie czytam jeszcze, że to ma dawać taką jakby atmosferę farniente, czyli takiego zabawy życia, cieszenia się każdym momentem. A no cóż jest lepszego niż właśnie takie super wakacje, kiedy się świetnie bawicie i jesteście macie piękną skórę, już muśniętą słońce, właśnie gdzieś tam ten zapach morza i słuchajcie tych drzew, czyli no nic fajniejszego. Ja sobie jeszcze tu patrzę, co sobie wynotowałam, jeśli chodzi o tą odsłonę. Słuchajcie, naprawdę one są przepięknie przedstawione tutaj. Dlaczego taki kolor, dlaczego taka buteleczka, więc serdecznie Was jakby zapraszam. I nosem jest François de Massy, nie wiem jak przeczytać, oczywiście mam nadzieję, że mnie poprawicie. Słuchajcie, i on sobie tutaj wytypował, że on stworzył ten zapach, bo miał przed oczami właśnie, kiedy na przykład jedziecie na wycieczkę, jedziecie do jakiegoś, nie na wycieczkę, na wakacje, przepraszam, do jakiegoś hotelu, właśnie takiego spa, oczekujecie takiego luksusu i oczywiście tam jest piękne otoczenie, jest morze, czyli ta sól, te kąpiele wodne, jest słońce oczywiście, jakieś białe wybrzeże takie pofałdowane i oczywiście luksusowy taki wegetacja, jak on to nazwał, która bardzo go zainspirowała, więc to jest jakby stoi za zapachem. Tutaj też widzę, że są takie nuty, właśnie ja miałam takie nuty, jak wąchałam ten zapach, ale może ja w końcu Wam pokażę chociaż tą odsłonę, więc przychodzi właśnie taka buteleczka, słuchajcie, ja sobie ją dzisiaj psiknę, bo ja psikałam dwa razy i codziennie odkrywałam coś nowego w tych perfumach. Słuchajcie, dzisiaj kojarzy mi się z takim bursztynem. Nie wiem, teraz psiknęłam te nuty cytrusowe, takie typowo kolońskie, słuchajcie. Ale ja już sobie otworzę tą butelkę, bo ja na pewno je zostawię. Także pozwolicie, że będę opowiadać i tutaj otworzę Wam od razu tę buteleczkę. Ciężko mi otworzyć. Nie ma to jak otwieranie właśnie maski. Także pokażę Wam od razu piękną buteleczkę. Słuchajcie, i mnie właśnie jak od razu, ale przepiękna. Są, mimo że to jest malutka, ale mi starszy, naprawdę, w takiej wymuszczonej pudełeczku. I słuchajcie, mi te perfumy, akurat od razu jest magnetyczny, mi te perfumy przypominają taką właśnie bursztynową odsłonę, takich cytrusów z wody kolońskiej, ale słuchajcie, jest coś w niej takiego, że robi się dzisiaj taka migdałowa, tam migdałów na pewno nie ma. I słuchajcie, ona po jakimś czasie, właśnie pierwsza nuta to jest, tak bym powiedziała, cytrusowa, a taka świeża, niejednoznaczna, ale jednocześnie bardzo symbolistyczna. No i później ta nuta przechodzi w taką właśnie głębszą nutę, którą ja bym nazywała taką ciepłą bursztynową. Ona mi przypomina, słuchajcie, ja już mam, muszę to koniecznie powiedzieć, ona mi przypominała, jak ta nuta, która się pojawia później. Kto lubi Angela Thierry Mugler'a, to zapraszam spróbować te perfumy, bo przypominała mi Angela. I słuchajcie, w tym momencie ja byłam na nie. Ja słuchajcie, z całym szacunkiem dla Thierry Mugler'a, ale ja nie lubię jego perfum. Lubię Aliena, ale nie całą rzeszę tutaj Angelów. To są perfumy, które są dla mnie przywołujące mnie o ból głowy i one są za słodkie i ta słodkość idzie nie w tą stronę, co ja bym chciała. Natomiast słuchajcie, mi strasznie przypominały i powiem Wam, że chciałam zetrzeć te perfumy, ale spróbowałam na drugiej osobie i druga osoba w ogóle nie miała tej nuty właśnie tej migdałowo takiej słodkiej jak Angel i bardzo mnie to zadziwiło, bo no widocznie pH skóry mojej jest taki jaki jest, bo to jest bardzo ważne w doborze perfum. Ale słuchajcie, później one robią się bardzo podobne do Chanel, tutaj Paris Riviere, którą Wam pokazywałam w odsłonie. Zapraszam wszystkich tych, którzy ominęli ten odcinek, on jest świetny i właśnie fajny by było właśnie taka lokalizacja
tych perfum, które kojarzą się właśnie takimi bogatymi resortami i właśnie ja myślałam, żeby zrobić taki zamysł takich perfum właśnie typowo kojarzących się z luksusowymi resortami, które są inspirowane przez nie i właśnie są takie typowo wakacyjne, luksusowe. I słuchajcie, on później robi się taki właśnie słodki, ale troszeczkę pudrowy, taki trochę drzewny. Być może ten jaśmin i ten kokonat, czyli ten kokos sprawia, że te perfumy są takie, a nie inne. Natomiast, tak jak mówię, pierwsze wrażenie, kiedy otwierają się te nuty, bardzo mi się podobało. Taki cytrusowo-koloński, fajny, rzeźki zapach. I mówię, o, to będzie pewnie bardzo podobny do Chanel, tego zapachu, który kupiłam, czyli Paris Riviere. Natomiast później, kiedy pojawiły się te nuty angelowe, to nie bardzo mi się to podobało. Natomiast po godzinie, półtorej godzinie ten zapach zaczął właśnie ewoluować w takich bardzo pudrowy, bardzo ciekawy, bardzo bym powiedziała, kojarzący się właśnie taką skórą miśniętą olejkiem, słońcem i właśnie kąpielami wodnymi, czyli generalnie to, co Nost od Diora zaproponował nam, jest jakby 100% spełnione. Ja trochę odczekałam, że pojawił się ten kolejny akord, bo tak jak mówię, nie lubię tego akordu, ja chcę, akordu angelowego i ja bym chciała go przejść od razu i pójść do następnej. I słuchajcie, ja sobie czytałam przy okazji też feedback tutaj. Niektórzy osoby uważają, że skoro to jest linia taka wysublimowana, bardzo designerska i specjalna tutaj, bo ona jest tylko dostępna w butikach, to powinna trwać być bardziej trwała, bo tu osoby po 3 godzinach twierdzą, że już później tych perfum nie czują. Ja je czułam, mimo że umyłam, słuchajcie, nadgarstek mydłem i nawet po kąpieli gdzieś ta pudrowość była, więc to wszystko zależy, słuchajcie, jest indywidualne od pH skóry. Natomiast tu niektórzy właśnie podkreślali, że piękny ten akord, który później się pojawia, jest takim akordem właśnie bardzo morskim, relaksującym, klasycznym i który daje w zasadzie taką świadomość, że tak, na pewno daje taki mood i taki nastrój, że jesteśmy na 100% na super wakacjach. I słuchajcie, ten zapach się teraz u mnie zmienił i jest bardzo przyjemny, bardzo kobiecy, bardzo pudrowy, bardzo taki właśnie troszeczkę sosnowy, chociaż ja tych sosen tutaj nie bardzo czuję, ale bym powiedziała kwiatowo-pudrowy z taką nutką właśnie tego olejku, którym smarujemy się, żeby tutaj nie dostać oparzeń i ten zapach zawsze nam się kojarzy właśnie z taką nagrzaną skórą przez słońce. I tak bym opisała ten zapach. On jest różny w porównaniu, jednak jest zupełnie inny w porównaniu tutaj do Chanel, tego Paris Riviere. Natomiast one oczywiście są zapachami klasyfikowanymi jako właśnie takie na lato, takie inspirowane właśnie tutaj luksusowymi wakacjami. Tak samo jak Bronze Goddess, tutaj oczywiście Azur, francuską Rivierą i Bronze Goddess, tutaj Costa Azur, czy tutaj ta francuska Riviera, czy właśnie ta francuska Riviera, która pojawia się w też Chanel. Więc to są specjalne, jakby klimatyczne zapachy właśnie na lato. Gorąco Wam polecam powąchać. Ja tak sobie myślę, że ja muszę jeszcze przespać się z tym zapachem, bo powiem Wam, w zależności od dnia, tak jak to powiedziałam Wam wcześniej, odbieram go troszeczkę inaczej, tak samo jak Chanel Stu Paris Riviere. Bronze Goddess kocham niezmiernie, zwłaszcza tą wersję typową Eau de Parfum, nie Eau Fresh. Azur przekonuje się powoli. Kto nie oglądał, to zapraszam, bo jest odcinek Azur. Słuchajcie, zdam Wam koniecznie relację, jaką się dalej spisuje, ale zapowiada się nieziemsko. Ja mam ochotę na jeszcze jedną odsłonę albo dwie, ale tak jak mówię, muszę odwiedzić tutaj butik Diora i wtedy na miejscu zdecyduję, czy rzeczywiście są warte. Na dzisiaj, słuchajcie, to wszystko. Dziękuję mojemu gościowi specjalnemu. Zapraszam Was do subskrypcji, do lajkowania. Powiedzcie, czy macie swoje ulubione zapachy na lato i czy ktoś Was właśnie próbował albo czaił się na tą edycję. Do zobaczenia w następnej odsłonie. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia. Pa, pa.